Do władzy idzie się dla korzyści własnych. Prestiż, sława, majątek, zaszczyty. I nikt nie widzi w tym nic złego. Czyli już się tak bardzo ludzie oswoili z barbarzyństwem, że uważają je za oczywiste. I wchodzą do tej władzy i wydaje się, że mamy taką sytuację, że Polska to jest jeden wielki szabreplac. I wszyscy szabrują, każdy ile może, tyle wyszabruje. Jak wyżej stoi, jak się wgryzie i jest wyposażony w większe kompetencje, to może więcej się nachlać, prawda? I tak, nie nażre się, napije, nałajdaczy, jeszcze mu zostanie na parę miesięcy, jak go już wywalą. To jeszcze będzie miał co przechlać. Tak się cieszą, prawda? I uważają to za sukces. Ale wydaje się, że to jest taki szabelplac, nad którym nikt nie panuje. Bo nie ma panującego, nie mamy króla i nie możemy powiedzieć, jaśnie panie, patrz królu, co tu wyczyniają te hieny, prawda? Że ty powywieszasz ich wszystkich. Nie ma się do kogo odwołać. Wydaje się, że nikt nad tym nie panuje, a ja myślę, że jest dużo gorzej. Panuje, tylko jest ukryty, bo ktoś, kto panuje i realizuje cele przyzwoite, poprawne i potrafi to uzasadnić, ten się nie będzie chował, tylko siądzie na tronie i powie, ja tu panuję. I nie pozwolę, no, na to pozwolę, to na to nie, a to nakażę, bo tak mówi etyka i logika i to uzasadnia. I będzie cieszył się szacunkiem i uznaniem poddanych. Natomiast jeżeli ktoś panuje nad pewnym terytorium, czy nad jakąś strukturą w celu niecnym, to on nie chce tego ujawnić, że robi to dla szkody poddanych. Że on panuje ktoś nad nami, ale wbrew naszym interesom. I on się nie chce ujawnić i nie chce powiedzieć, kim jest, co robi i dlaczego robi. Bo to jest łajdak, czyni łajdactwo i posługuje się łajdackimi metodami. I dlatego nie chce objąć tronu czy jakiegoś urzędu, w którym byłby widoczny. Ktoś nad tym panuje. I panuje właśnie w tym celu, żeby to zło było realizowane. I celowo są wybierani do władz tacy ludzie, którzy normy moralne mają w nosie. Byleby się obłowić. Byleby się dorwać, prawda, i nachapać i gdzieś tam tu sobie ukradnie, tam coś sobie jakieś lewiznę skręci, a tam ma jeszcze trzy sekretarki do użytku. Ona się cieszy, no nie musi do burdelu chodzić, bo z państwowych funduszy ma płacone za pracownicę i pracownicę ma do użytkowania. Więc ludzie, którzy kierują się interesem własnych, czyli korzyściami i przyjemnościami własnymi, są wprowadzani do władz tych, do zarządu różnego typu i władz publicznych, i władz komercyjnych są wprowadzani, żeby się mogli obłowić, żeby realizować swój egoizm, czyli żeby sprawować władzę bardzo źle i w niecnym celu, celowo, żeby umacniać ten system, w którym władza jest wymierzona przeciwko poddanym. I to jest takie samonapędzające się błędne koło i dopóki się nie zakwestionuje podstaw filozoficznych tego ustroju, to go się nie naprawi. Jego nie można zmodernizować tak, żeby działał dobrze. Ten system trzeba skasować i wprowadzić system normalny. To znaczy, że musi być pan. Musi być ktoś, kto kieruje się nie wolą ludu, ani własną przyjemnością, tylko poczuciem czynienia dobrze, dobra. Musi rozumieć, co jest dobrem i swoją pracę traktować jako pracę w służbie czynienia dobra. Dobra w sensie jak najbardziej publicznym. Takiego dobra, które dotyczy wszystkich. Czyli ktoś, kto będzie dbał o to, żeby prawo odpowiadało na pytanie, jak chronić zasady etyczne w relacjach między ludźmi. I takie prawo ma być ustanowione. I takie instytucje, które będą to prawo egzekwować, przestrzegać i będą lud uczyć moralnego postępowania. I wtedy powstanie i dobrobyt. Lud to będzie odbierał jako działanie w interesie ludu. Bo taki będzie pragmatyczny skutek. Tymczasem rola panującego to jest rola w służbie zasad etyki i logiki, a niekoniecznie w służbie interesów poddanych. Interes poddanych się zrealizuje niejako mimowolnie. Natomiast my w świecie ludzkim musimy dbać o to, żeby zasady etyczne były przestrzegane. I to tworzy świat dobry pod każdym względem. Nie tylko dobry majątkowo, dostatni i bezpieczny. Ale pod każdym względem ludziom się będzie dobrze żyło. Nawet będą weselsi, nie tacy smutni, tylko naprawdę ludzie będą cieszyć się, że żyją. Będą czuć smak tego, że są ludźmi, że ten kawałek życia im przyszło przeżyć w tym miejscu i w tym czasie.
jeżeli zasady etyczne będą przestrzegane. Brakuje nam panującego. Dlatego twierdzę, że nie ma lepszego rozwiązania niż naturalne, niż zgodne z naturą, z taką naturą, jaką Pan Bóg nam dał. My nie sobie nie wymyśliliśmy naszej ludzkiej natury. Taka została nam dana, trzeba to uszanować i trzeba utworzyć system monarchiczny. Od rodziny począwszy do króla w państwie. Trzeba utworzyć system monarchiczny i wszyscy muszą zacząć funkcjonować w pełnym poszanowaniu dla kodeksu etycznego. Wydaje mi się to bardzo proste, tylko że to jest tak mało popularne, że możemy sobie tylko pogadać w bardzo wąskich kręgach.